Okej. Okay. To co znowu wymyśliłeś? Tylko popatrz. Ale naprawdę nie chcesz jechać? Naprawdę. Ale przecież snowboard jest super, do tego góry, śnieg, drewniana chata. Pojedź beze mnie. Ale ja właśnie chcę z tobą, w tym cały fan. Dlaczego nie chcesz jechać? No bo ja... Bobo? Nie umiem jeździć na snowboardzie. Nie umiem jeździć na snowboardzie. I to jest powód? Dziś porozmawiamy o tym, jak istotne w seksie są dotyk i bliskość. I o tym, jak je osiągnąć nawet, a może zwłaszcza wtedy, gdy nie idziecie na całość. Wiesz co? Chodź, mam pomysł. Co ty znowu wymyśliłeś? Chodź, zobaczysz. To co? Gotowa? Mhm. Zadbajcie o komfort. Wypróbujcie żele intymne na bazie wody i silikonu. Fajnie sprawdzają się lubrykanty 2-w-1. Nawilżają i jednocześnie służą też do masażu. Technika skupiająca się na pobudzeniu przez dotyk to petting. To zbliżenie, które nie kończy się wprowadzeniem penisa partnera do pochwy partnerki. Zacznijcie od pieszczot w ubraniach. Rozbierajcie się, dotykając coraz bardziej ukryte miejsca na ciele. Bądźcie uważni i wrażliwi na wzajemne potrzeby. Możesz mi powiedzieć, co my tutaj robimy? Po co mnie tu przyprowadziłeś? Poczekaj chwilę. Co? Longboard. No i snowboard. To niemalże to samo, tylko nie potrzeba śniegu i makułka. No chodź, no zobacz, no twój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor to różowy. A mój zielony. A, ale... Dasz sobie radę, zobacz, fajnie będzie. Masz, przymierz jeszcze to. Noszę chyba mniejszy rozmiar. No przecież wiem. Ale wczuj się w ten klimat. No dawaj. Dobra. Odkrywajcie nawzajem swoje strefy erogenne, czyli miejsca na ciele, które są najwrażliwsze na dotyk i uczcie się je odpowiednio stymulować. Możecie dotykać partnera dłońmi, ustami i językiem. Możecie pocierać jego ciało swoim. To od Was zależy stopień zaawansowania pieszczot. Pamiętajcie jednak, że zawsze musi być zaakceptowany przez obie strony. Dobra, wiesz co? Teraz ja sama. Na pewno? Tak. No. Muszę spróbować, jak to wygląda w rzeczywistości, bo nawet nie będę wiedziała, czy mi się to podoba. Okej, ale będę cały czas przy tobie. Okej. Petting to świetny sposób na poznawanie samego siebie. Sprawdzi się też wśród tych z Was, którym zależy na przeżywaniu przyjemności, w tym orgazmu i zachowania dziewictwa. Co, pewnie słabo mi idzie. Wolałbyś z kim innym jeździć. No co ty, dawaj, wstawaj. Nie rozładowujcie napięcia seksualnego gwałtownie. Bądźcie cierpliwi. Nie no, super się z tobą bawię, a ty nie? Nie no, ja z tobą też. No właśnie, więc wyluzuj, nie stresuj się i po prostu spróbujemy jeszcze raz. Super. To chodź. Skupcie się na budowaniu bliskości z partnerem. Dzięki temu wasz seks będzie fajniejszy. Pozbądźcie się hamulców i kompleksów. Otwórzcie się na partnera. Budowanie więzi emocjonalnej jest tu szczególnie ważne. Idzie mi dobrze? No, spoko jest. Spoko. O! Cześć! Co wy tutaj robicie? No, my, w sumie ja, uczymy się jeździć. Wiesz, podobno snowboard i longboard to samo. Poza tym, że nie ma śniegu. Albo jest. No, co wy w sumie tutaj robicie? Jeździcie genialnie, moglibyście się mijać wszędzie. My po prostu lubimy właśnie to. Czytaliście kiedyś, albo ktoś wam powiedział, że petting jest tylko dla osób, które dopiero zaczynają? A! Nieprawda! Oczywiście jest to świetny sposób na to, żeby sprawdzić, czy jesteście gotowi pójść dalej. Ale przede wszystkim jest to dobra metoda, żeby budować emocjonalność, relacje, odkrywać seksualność, no i oczywiście urozmaicić życie seksualne. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, widzimy się za tydzień. A! I będzie niedługo live, nie zapominajcie o tym!